koniec pracy, moi drodzy. Teraz możecie iść się bawić. Nie lekceważcie tego zadania. To zło nie może się wydostać na wolność. Książę Phobos nie może uciec. O nic się nie martw. Twoja siła pozwoliła obalić tego tyrana, a my będziemy go pilnować. Ratunku! Pomocy! Ja chcę do mamusi! Nas nie oszukasz, potworze! Oj, proszę, Mirando. Wszyscy wiedzą, że potrafisz się przemieniać. Kompromitujesz się tylko. O kompromitacji to ty chyba wiesz wszystko, co... Czy wiecie, która z nas panuje nad powietrzem? Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma? Która? Uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Witch to my, a w nas potężna jest moc. Ratujemy świat przed złem i nikt nie przeszkodzi nam w tym. Nie przeszkodzi witch, 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 witch. Odmienimy świat, o tak, by już na zawsze bezpieczny był. Witch. Czarodziejki. Anonimowa. Kwintesencja. Kim jesteś, wiedźmo, ale nie uda ci się go uwolnić. Kim ty jesteś, żeby wydawać rozkazy w Wapel? Czekaj, dokąd to? Miranda, uwolnij mnie natychmiast. O, mistrzu, mogę spróbować, ale pewnie się skompromituję. Nie, nie na mojej warcie. Dziękuję, dziękuję wam. Dopiero od niedawna jestem waszą królową. Wiem też, ile wycierpieliście przez mojego brata. Ale Phobosa już nie ma. Pokonały go strażniczki i wszyscy obywatele. To jest nasza wygrana. To jest wygrana nas wszystkich. Jesteśmy wolni! Ale co ty robisz? Wasza wysokość, chciałbym kogoś przedstawić. To jest Trill. Pracuje w kuchni. Pod rządami Phobosa każdego dnia ryzykowała swoje życie, dostarczając rewolucji tajnych informacji i czasem ciepłych posiłków. No, kilka razy ratowała nam życie. Więc zostanie wynagrodzona. Wasza wysokość, twoja koronacja to wystarczająca nagroda. Proszę, pozwól się obdarować. Jest jedna rzecz. Byłabym szczęśliwa, gdybyś to założyła. To twoje, wasza wysokość, należało do twojej matki, królowej Weiry. Ukryłam to przed Phobosem po jej śmierci w nadziei, że przyjdzie dzień, gdy... O, Trill, dziękuję. Nigdy tego nie zdejmę. Moi drodzy, odbudowa Meridianu zacznie się już od jutra. Ale dzisiaj świętujemy! Uwaga, dzieci! Dzisiaj idę w tango! Świetnie! Bycie strażniczką jest ciężkie, ale ma swoje zalety. Przepraszam. Jesteś jedną ze strażniczek. Pomogłaś nam uwolnić się od Phobosa, tak? No, tak. Właściwie tak. Możesz nam to opowiedzieć?
Nam? Jasne. Ojejku. Ten widok strasznie mnie zasmuca. Nie bój się, Gargoyle, nie wydam cię nowej królowej. Pamiętam jednego dzielnego wojownika, który ścigał te nikczemne strażniczki i nieludzko przez nie cierpiał. To one ci to zrobiły. Powinny odpowiedzieć za to przestępstwo. Więc nie powinieneś szukać zemsty. Mogę ci się przydać. Kwintesencja! Czy to znaczy, że nie wracasz do Heatherfield? Obudź się, buntowniku, dobrze wygrali. Koniec pracy. Ale moim obowiązkiem jest pomagać królowej Elion. Ludzie Phobosa są wciąż na wolności w Meridianie. Więc Meridian jest ważniejszy ode mnie? Spróbuj zrozumieć. Jasne, rozumiem. Ach, nie obchodzi mnie to. Najbardziej będę tęsknić za Blankiem. Blandyneczka, luz! Blank, wrócić na ziemię szybko! Super. Nie wygłupiaj się. Cała szkoła się zastanawia, gdzie jesteś. Rozpuściłyśmy plotkę, że pojechałaś na wakacje. Dookoła świata. Wiecie co? Bez was będzie tu strasznie smutno, dziewczyny. Wpadniemy niedługo. Obiecujecie? Obiecujemy. Już niedaleko. Najpierw priorytet. Wracamy do domu. Will, gdzie jesteśmy? O, wiem, Shell Beach. Jesteśmy w Heatherfield. Super. Trzeba się przyzwyczaić, co? Poważnie? Ale ja chcę, Will, chcę wszystko wiedzieć. Wiedzieć o tobie wszystko. Może pójdziemy do smoka i wtajemniczymy Mata. A możemy trochę później? Jestem naprawdę zmęczona. Och, wykończona. Przynajmniej jest już po wszystkim. Phobos już nie jest zagrożeniem. Nareszcie. Możemy już wrócić do normalnego życia, prawda? Tak. Odzyskać anonimowość. Will, portal. Ups. Lepiej, żeby nikt z Heatherfield nie wpadł przez przypadek do Meridianu. Albo na odwrót. I po misji. Nerwowa. Helin, Irma, całe szczęście. Chyba ktoś mnie śledził. A miał może takie różki? Dwie nogi czy ogon? Nie, to był chłopak. Przynajmniej tak wyglądał. No, to gdzie on teraz jest? Poszedł już. Zaraz, zaraz, nie rozumiem. Szedł za tobą chłopak i poszedł dalej? No. Straszne. Dobra, rozumiem. Wpadłam w paranoję. O, normalnie uratowana przez dzwonek. Żartujesz, ja? Czekaj, Terani, co ty robisz?
Nie słyszałaś dzwonka? Tak, słyszałam. Ale jest tak ładnie, że chyba ulepię bałwana. Terani Kuk spóźniona? Na lekcję? Pani kujonka? Raczej nie. No co? Pęknie za 5 minut. Za 3. Tak, Terani, jesteś tutaj. Spóźniona. Przeszkodziłaś mi w lekcji. Jestem gotowa ponieść konsekwencje mojego zachowania, pani Rudolf. Konsekwencje? Terani, jesteś dobrą uczennicą. Myślę, że obietnica, że już nigdy tego nie zrobisz, powinna wystarczyć. Tak jest. 3 minuty. Wielki to upadek. Jak możesz pozwolić na to, żeby ścigali cię ci sami buntownicy, których ty sam kiedyś ścigałeś? Nie chciałbyś cofnąć czasu, zemścić się? Wiesz, i właśnie wtedy wpadła do klasy jak burza! Terani? A nie wierzę. Nie było tak źle. Gdybym to była ja, to miałabym szlaban na 3 tygodnie. Minimum 3. Na pewno. Do przyszłego roku. Ale nie nasza Terani, jej się wszystko upiecze. Jest dobra. Każdy ma prawo do błędu. Już więcej tego nie zrobię. Witam, dziewczęta. Tak, panno Kuk? Terani, wszystko okej? Okay? Jestem rozczarowana. Zawsze byłaś taką rozsądną, miłą uczennicą. O ile pamiętam, jest to twoja pierwsza wizyta w tym gabinecie. Przepraszam. Można mnie teraz ukarać. No, twoje zachowanie zawsze było wzorowe. Możemy chyba zapomnieć. Nie, żadne takie. Przynajmniej jeden dzień kary. Proszę. A, kochanie, byłeś taki piękny. Szemrzące, piaskowe jezioro polujące na słabe uszy, zanim strażnicy zamienili cię w to skamieniałe coś. Ale zemsta najlepiej smakuje na zimno. Kwintesencja! Chcesz spróbować, mój chodzący piaseczku? Moja pierwsza kara. No, i moja reputacja leży w gruzach. Chłopak czeka na autobus. Okej, okay, to jest ten sam chłopak. Ten sam. Nie podchodź! Nie wiesz, kim ja jestem! O, chyba wiem. A,
Frost! Myślałaś, że trochę śniegu cię uratuje? Nie bez powodu mówią na mnie Frost. Puszczaj mnie! Bez swoich mocy nie masz żadnych szans. Ale proszę bardzo, walcz. Publiczności będzie się podobało. Myślałem, że to cię zniechęci. Słuchaj, nie znalazłem waszej liderki, tej rudej. Zwam ją do jaskini, ale żeby była w ludzkiej formie i bez serca. O nie! Tak, bo mam już całą trójkę. A jak będziesz nieposłuszna, to już nigdy ich nie zobaczysz. Wieczorem nie spóźnij się. Determinacja jest godna podziwu, Rejtor. Po tym, jak strażnicy wrobili cię w zbrodnię, której nie popełniłeś, miesiącami wspinasz się, by stąd uciec. Czego szukasz na górze? Zemsty. No, Terani, co to za niespodzianka? Nie mogę powiedzieć, bo wtedy to nie byłaby niespodzianka. Jest tam, w środku. Uciekaj! Nie zostawimy was! Jasne, że nie! Dołączycie do nich! Serce! Nie ma go! Tak mi przykro! Przykro ci? O co chodzi? Zdjęłam je z łańcuszka, kiedy nie patrzyłaś. Zdradziłaś nas? Nie miałam wyjścia! Nic wam nie jest? Nie widzisz? Nie jest dobrze. Ta kula to resztka mocy, jaką dał mi książę Phobos. Ale wystarczy na jego zemstę i moją też. Co? Już niedługo, strażniczki, nic z was nie zostanie. Zadowolona? Całkiem. No. Dzięki. Łączymy się! Zaraz! Nie! Ogień! Ziemia! Powietrze! Sprawdźmy, co zostało z całej magii Phobosa. I tak się nie wydostaniecie! Nie bez walki z nami! Wiesz, nie mam nic przeciwko temu. Dalej, Crimson, atak! Teraz to jestem zła! Lekcja pierwsza. Nigdy nie zadzieraj ze strażniczkami. Ziemia! I lekcja druga. Naucz się lekcji pierwszej. Ja jeszcze nie przegrałem. Gotowy na lekcję trzecią? Bandyci zawsze przegrywają. Woda! Uciekł. Tym razem nikt tutaj nie przejdzie. Bardzo dobry plan ucieczki. Frost tego nie przewidział. Dzięki.
Ale to był pomysł Terani. No, aleś ty dzisiaj pełna niespodzianek. Wiem. Chcesz o tym pogadać? Ja się chyba bałam. Ale chyba nie Frosta. Tego, że się stanę tłem. Że znowu będę anonimową Terań. Dla nas nigdy taka nie byłaś. Ale tak się czułam. Bycie strażniczką znaczyło, że jestem wyjątkowa. Ale bez Fobosa wydawało mi się, że to już koniec. Więc zaczęłam łamać zasady. Gdybym narozrabiała, to przynajmniej by mnie zauważono. Będziesz miała kłopoty, jeżeli jeszcze raz tak pomyślisz. A poza tym, myślę, że jeszcze pobędziemy sobie strażniczkami. Witaj, Frost. Jestem Narissa. Jesteś tu, żebym mogła zająć twoje miejsce wśród rycerzy zemsty. Na zlecenie Jetix, IZ-Tekst. Dźwięki, montaż i Wodowsilas. Udźwiękowienie Mirosław Gongola. Reżyseria Ireneusz Załóg. Tekst polski Natalia Bartkowska. W polskiej wersji wystąpili Magdalena Korczyńska, Izabela Malik, Anita Sajnuk, Katarzyna Tlauka, Maria Machowska, Dorota Haniecka, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Tomasz Zarut, Maciej Walentek i inni.